Szanowni Państwo, otwieram 25. sesję Rady Gminy Załuski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panie, Panów Radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa oraz pracowników naszego urzędu. Co do porządku dzisiejszej sesji, chciałabym stwierdzić, że sesja jest prawomocna, gdyż przybyło na nią 11 radnych. Porządek sesji został Państwu zaprezentowany wcześniej. Czy co do jego układu są jakieś może zastrzeżenia, uwagi? Jeżeli nie, to bardzo proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia porządku dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję Państwu za oddane głosy. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Punkt trzeci dzisiejszego posiedzenia to przyjęcie protokołu z obrad 24. sesji Rady Gminy. Protokół jest zamieszczony na BIP-ie. Co do jego treści nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia. Proponuję zatem przyjęcie protokołu z 24. sesji bez jego odczytywania. Proszę Państwa Radnych o oddanie głosów. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z obrad 24. sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje i zapytania w formie pisemnej nie wpłynęły. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby może złożyć w tej chwili jakieś zapytanie, ewentualnie interpelacje? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski i oddaję głos Panu Wójtowi. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo Radni, drodzy mieszkańcy Gminy Załuski, oglądający dzisiejsze posiedzenie za pośrednictwem łącza internetowego. Witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie międzysesyjnym wydarzyło się dużo istotnych wydarzeń. Ogólnie ten rok dla samorządu gminy Załuski, mogę to już powiedzieć dzisiaj, będzie rokiem rekordowym, jeśli chodzi o inwestycje. Po wprowadzeniu tej dużej inwestycji związanej z halą sportową, nasz budżet może zbliżyć się do 40 milionów złotych. To będzie wiązało się z koniecznością zatrudnienia audytora, bo takie są przepisy. To pani skarbnik na którymś posiedzeniu komisji Państwu wyjaśni. Natomiast tych inwestycji będzie bardzo dużo, tych wydatków majątkowych może być nawet około 10 milionów, co mogę powiedzieć, że jest dobrym prognostykiem, bo będzie to najlepszy rok w historii gminy Załuski pod względem wydatków inwestycyjnych i myślę, że jest to nasz wspólny sukces, ale też duża, wielka praca, która jest przed nami. Szanowni Państwo, unieważniłem pierwszy przetarg na realizację zadania poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Załuski poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Unieważniłem ten przetarg z uwagi na zbyt wysoką cenę. Wiązałoby się to z koniecznością finansowania tego przedsięwzięcia po stronie mieszkańca ponad kwotą ponad 10 tysięcy złotych, co w moim odczuciu i w odczuciu większości mieszkańców jest kwotą zbyt dużą. No niestety materiały PCV, wyroby kanalizacyjne, sanitarne idą w górę, więc rynek też na to reaguje. Rozpisaliśmy teraz drugi przetarg. Nasz program funkcjonalno-użytkowy przewiduje też budowę oczyszczalni o dobrych parametrach. Mam nadzieję, że cena po drugim przetargu będzie zadowalająca i przystąpimy do realizacji tego zadania. W woli informacji chciałbym Państwa Radnych poinformować, że niestety
po raz kolejny nie otrzymaliśmy żadnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Złożyliśmy wniosek na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczytnie. Boisko typu Orlik, bieżnia tartanowa, no niestety po raz kolejny zero i należymy do tego grona beneficjentów programu Zero Plus. No dziwne to troszeczkę, bo otrzymujemy środki z Urzędu Marszałkowskiego, otrzymujemy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z innych źródeł, a jakoś rządowe środki jakoś tak naszą gminę pomijają, tak jak zresztą większość sąsiednich tutaj samorządów. No nic, no myślę, że to jest troszeczkę jednak przykre i trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić, absolutnie nie uprawiając żadnej polityki, ale mieszkańców należy o tym informować. Miejmy nadzieję, że ten program jeszcze jeden wsparcia dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y, tutaj jakieś środki otrzymamy, więc zobaczymy. Szanowni Państwo, wspólnie z Grupą Zdrowie otworzyliśmy na terenie gminy Załuski punkt szczepień w budynku po OSP Szczytno. Muszę przyznać Państwu, że punkt funkcjonuje bardzo dobrze. Dziennie szczepimy około 250 osób, nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale też mieszkańców przyjemnych. Mieszkańcy są zadowoleni, że mają na miejscu możliwość szczepienia się. Dodatkowo my też wykorzystamy ten budynek OSP Szczytno, tą salę, którą na początku kadencji chcieliśmy zaadaptować na potrzeby domu seniora, co się nie udało. To przyszłość pokazała, że ten budynek ma potencjał. Możemy go teraz wykorzystać na punkt szczepień. Natomiast o tym z Państwem radnym też będę rozmawiał. Jest zainteresowanie podmiotów medycznych, które chciałyby tam już po zakończeniu szczepień również prowadzić swoje usługi medyczne. Więc o tym z Państwem radnymi będziemy też rozmawiać ewentualnie, bo myślę, że jesteśmy zgodni, że budynek, w który zainwestowaliśmy spore środki, no nie może stać pusty. Taka informacja też bardzo ważna, choć nie dotyczy samorządu gminnego, bo my nie jesteśmy właścicielem tego budynku po byłym ośrodku zdrowia w Załuskach. Jednak jest to ważna informacja. Po wielu zabiegach, po wielu negocjacjach udało się w końcu sfinalizować transakcję i budynek po byłym ośrodku zdrowia w Załuskach, który szpeci swoim wyglądem, zmienił właściciela. Właściciel działa prężnie, obecnie tworzy dokumentację. W budynku powstanie hotel pracowniczy. Hotel z części lokali będzie przekształcona na lokale usługowe, sklep, zakład fryzjerski, więc też będzie możliwość najmu. Bardzo się cieszę, myślę, że wszyscy mieszkańcy Załus, ale i gminy Załuski też się z tego cieszą, bo wjeżdżając do miejscowości gminnej, gdzie taki budynek widmo stał, po prostu no, nie przynosiło to chluby naszej miejscowości. 22 kwietnia odbyliśmy spotkanie samorządów gminy Załuski, Naruszewo i Jonie w sprawie wspólnego projektu w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego. Zakłada on budowę chodnika w trzech gminach, w gminie Naruszewo, w gminie Załuski, to jest odcinek w Karolinowie i w gminie Joniec. Tu bardzo dziękuję panu radnemu Andrzejowi Piotrowskiemu, który się zaangażował w to i będzie z ramienia gminy Załuski wnioskodawcą. Też jak wniosek przejdzie weryfikację, to też państwa radnych również proszę, żebyśmy o te środki powalczyli i głosowali, włączyli się w akcję promocyjną, informacyjną, bo jest szansa naprawdę, żeby na terenie naszej gminy powstała taka inwestycja finansowana przez budżet województwa mazowieckiego, a nasze zadanie jest po prostu głosować i zrobić wszystko, żebyśmy te środki otrzymali. Bardzo dobra informacja, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Zajęliśmy drugie miejsce na liście rankingowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt ożywienie potencjału turystycznego gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych Parku Podwórskiego w Kroczewie. Powiem Państwu szczerze, że nie spodziewałem się, że nasz wniosek będzie tak wysoko oceniony. Była bardzo duża konkurencja, między innymi Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, teatry, muzea, wiele innych instytucji. Nasz wniosek znalazł się na drugim miejscu. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
i brali swój aktywny udział w tworzeniu tego wniosku. Pracownikom Urzędu Gminy, pani Agnieszce Goszczyńskiej, która z nami współpracowała, bo to naprawdę duży sukces przy tak dużej konkurencji. Co do samego projektu, nie ukrywam, że jest to bardzo trudny projekt, bo wymaga on stałej konsultacji z konserwatorem. Otrzymaliśmy, jeszcze Państwu powiem, 1 000 000 zł wsparcia. Pracę będziemy chcieli rozłożyć na 2 lata, 2022-2023. W ramach projektu planuje się wykonanie prac ziemnych, wykonanie prac przy dużym i małym stawie poprzez usunięcie zakrzaczeń, skarpowanie przybrzeży, wykonanie alei spacerowo-rowerowych, montaż altany, montaż małej architektury w postaci ławeczek, montaż lamp parkowych zasilanych panelami OZE, wykonanie kładki mostku dla pieszych nad kanałem. Kto był w Kroczewie, to wie, jest taki kanał łączący oba stawy, zamontowanie wodotrysku i montaż tablic informacyjnych, więc szereg na pewno prac, szereg atrakcji. Ten park już wygląda bardzo ładnie, estetycznie, pięknie. W weekend teraz miałem też okazję być, dużo już rodzin chodzi tam na spacery rodzinne, rodziny z dziećmi, młodzież również ma miejsce, gdzie może się spotkać, więc naprawdę miło się na to patrzy, a myślę, że będzie też bardzo ładnie i estetycznie. I Państwu radnym również dziękuję za zielone światło do złożenia tego wniosku, bo bez Państwa zgody i zabezpieczenia środków na całą dokumentację też by tego po prostu nie było. Otrzymaliśmy 200 000 zł dotacji z rządowego programu Senior Plus na utworzenie klubu seniora w Załuskach w budynku po byłej aptece. Oprócz tego będziemy chcieli jeszcze ten budynek, długą kondygnację wyremontować już nakładem naszej ekipy gospodarczej na siedzibę stowarzyszeń z terenu gminy Załuski. Myślę, że to też ważna inicjatywa dla środowiska seniorów, bo nie ukrywam, że po tych pierwszych problemach, jakie mieliśmy na początku kadencji, myślę, że seniorzy w końcu też znajdą tutaj swoje miejsce. Zwłaszcza, że też jest to inicjatywa oddolna, konsultowana z Gminną Radą Seniorów i seniorzy sami wskazali to miejsce, jako takie swoje centrum aktywności. Oprócz tego, proszę Państwa, czekamy jeszcze na, jesteśmy już po rozstrzygnięciu naboru termodernizacja budynków użyteczności publicznej. Nasz wniosek został dobrze oceniony, natomiast nie na tyle dobrze oceniony, żeby załapać się w pierwszej fazie na dofinansowanie. Tam składaliśmy na termodernizację budynku po byłej aptece w Załuskach, szkoły w Karolinowie i szkoły w Kamienicy. Obecnie zarząd województwa dołożył kilkadziesiąt milionów środków, że 32 projekty się załapały. My jesteśmy tam na 56. miejscu, ale mam takie informacje, że prawdopodobnie będzie środki dołożone do 100. miejsca z listy rankingowej, więc jest duża szansa, że te środki też otrzymamy. Zajęliśmy 50. bodajże chyba 6. miejsce na 170 wniosków na całym Mazowszu, więc naprawdę też nieźle to wygląda. Trzeba po prostu poczekać. W dniu dzisiejszym podpisałem umowę na realizację zadania redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Załuski przez wymianę urządzeń grzewczych. Kolejny etap przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. 38 instalacji. W niektórych lokalizacjach będzie to i urządzenia grzewcze, i instalacja fotowoltaiczna. Myślę, że kolejny taki krok samorządu gminy Załuski w kierunku walki o czyste powietrze, w kierunku mieszkańców. Myślę, że też na pewno bardzo pozytywne działania. Szanowni Państwo, podjąłem również sprawy edukacyjne. Podjąłem decyzję o przedłużeniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Kroczewie pani Barbarze Łubek do 31 sierpnia 2022 roku. Pani Barbara Łubek uzyskała pozytywną opinię kuratorium i rady pedagogicznej. Od razu Państwu powiem, że skorzystam również z możliwości prawnych, które teraz ustawa daje organowi prowadzącemu, i również zwróciłem się o przedłużenie obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Szczytnie dla pani Magdaleny Grabowskiej, więc jeżeli będzie pozytywna opinia kuratorium i rady pedagogicznej, to również
pani Magdalena Grabowska, z którą współpracę też bardzo sobie cenię, podobnie jak z panią Barbarą Łubek, będzie przez najbliższych 5 lat kierowała szkołą podstawową w Szczytnie. Inwestycje drogowe. Rozpoczęliśmy modernizację dróg w miejscowościach Stróżewo-Gostolin. Wczoraj z częścią radnych byliśmy na objeździe, troszeczkę pooglądaliśmy. Myślę, że wygląda to bardzo dobrze, ciekawie. Dzisiaj też zresztą po sesji się wybieramy. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy. Trwa już też kolejny etap tych prac. Pracujemy również nad projektami dróg gminnych, miejscowości Załuski, droga Kroczewo-Baraki i droga Słotwin. Załuski już, myślę, że na dniach może być decyzja z RIT już ukończona. Kroczewo-Baraki i Słotwin, no termin mamy z wykonawcą bodajże do końca września na wykonanie dokumentacji. Długo się schodzi, szanowni państwo, z tymi dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi z uwagi na niestety konieczność budowy kanałów technologicznych, co w obszarach wiejskich, no jest to pomysł, który tak średnio widzę, no ale niestety no, ustawodawca w takim kierunku poszedł, a nie innym. I jeszcze jedna informacja, złożyliśmy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP, bo tylko tam można według tego programu. OSP Smulska, Kroczewo, Szczytno. Załuski nie mogą być z uwagi na to, bo są podłączone pod Urząd Gminy, więc na te 3 jednostki, a i Nowe Wrońska, przepraszam, na 4 jednostki złożyliśmy na instalację OSP. No, dużym prawdopodobieństwem mogę państwu powiedzieć, że to się skończy sukcesem. 90% dofinansowania, więc warto, a później odciąży nas to z kosztów energii. Myślę, że to w dużym skrócie to by było wszystko. Jeżeli będą pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo panu wójtowi za informacje z działalności międzysesyjnej. Czy państwo radni chcieliby może w tym momencie zabrać głos, ewentualnie zadać jakieś pytania? Nie widzę. Ja w swoim imieniu i w imieniu Rady chciałabym panu wójtowi bardzo serdecznie podziękować i jeszcze bardziej pogratulować tej skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków, źródeł finansowania na inwestycje i na rozwój naszej gminy. Naprawdę to dla nas wielka przyjemność udzielać wsparcia jako Rada Gminy panu wójtowi w tych wszystkich przedsięwzięciach i zawsze chętnie będziemy współpracować dla dobra naszej gminy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt 6. Informacja przewodniczącej Rady Gminy. Tu w zasadzie chciałabym państwu powiedzieć tylko, że oświadczenia majątkowe wszystkich radnych do nas wpłynęły w ustawowym terminie. W chwili obecnej trwa ich analiza. Jeżeli będą jakieś nieprawidłowości tudzież poprawki, to jeszcze mamy chwilę czasu na uzupełnienie tych oświadczeń i potem, tak jak co roku, zostaną państwu z tych analiz przedłożone wnioski. Poza tym inne pisma, jakie do nas wpłynęły w okresie międzysesyjnym, wnioski czy też pisma zostały państwu przekazane przed sesją. Mieliście państwo możliwość dokładnego zapoznania się z ich treścią. I to tyle, jeżeli chodzi o punkt 6. Punkt 7 przewiduje rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za rok 2020 oraz ocena potrzeb i zasobów w zakresie pomocy społecznej. Tak. Bardzo proszę państwa radnych o przystąpienie do głosowania w sprawie rozpatrzenia tego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Punkt 8 to również rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tychże zadań. Bardzo proszę państwa radnych o przystąpienie do głosowania.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Punkt 9. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Czy Państwo sobie radni życzą, żebyśmy odczytali to sprawozdanie Komisji Rewizyjnej? Czy możemy przystąpić do głosowania w sprawie przyjęcia? Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę zatem o głosowanie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 zostało przyjęte jednomyślnie. Punkt 10. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Budżetowej za 2020 rok. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie w sprawie rozpatrzenia tego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosów za pozytywnym rozpatrzeniem sprawozdania 11, zatem zostało ono przyjęte jednogłośnie. Punkt 11. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury za rok 2020. Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję Państwu. Stwierdzam, że sprawozdanie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury zostało przyjęte jednogłośnie. Punkt 12 porządku. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa za rok 2020. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa za 2020 rok zostało przyjęte jednogłośnie. I ostatnie sprawozdanie to jest sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020. Proszę o przystąpienie do głosowania w sprawie jego przyjęcia. Dziękuję Państwu za głosowanie. 11 głosów za przyjęciem sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Oddaję głos Pani Skarbnik. Proszę. Uchwała Rady Gminy Załuski z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Załuski. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Załuski na lata 2021-37. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej realizowanych w latach 2021-2026 i do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Załuski. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Państwa radnych proszę o przystąpienie do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednomyślnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Ponownie oddaję głos Pani Skarbnik. Uchwała Rady Gminy Załuski z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zwiększając dochody budżetowe o kwotę 2 014 787 zł 40 groszy. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 35 192 366 zł 38 groszy. Dochody bieżące to kwota 30 154 515 99 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 5 037 850 zł 39 groszy. Paragraf drugi. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zwiększając wydatki o kwotę 3 745 115 zł 30 groszy. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40 111 542 zł 59 groszy. Wydatki bieżące to kwota 30 762 530 zł 67 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 9 349 011 zł 92 grosze. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Państwa Radnych proszę o przystąpienie do głosowania, jeżeli nie ma żadnych pytań dodatkowych. Dziękuję Państwu bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 16 porządku dzisiejszego posiedzenia to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Paragraf pierwszy. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 3,5 miliona złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szepniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie. Państwo Radni mają jakieś pytania może co do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Proszę Państwa, wyniki głosowania w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego są następujące. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Ponieważ nie mamy wyników na tablicy, ja przeczytam. Wstrzymujące się głosy to pan radny Andrzej Piotrowski, pan radny Paweł Stawski. Pozostałe głosy są za. Głosów za mamy 9. Stwierdzam zatem, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Czy jakieś pytania co do projektu uchwały może ze strony Państwa Radnych są? Jeżeli nie, to bardzo proszę. Tak? Proszę bardzo. Pożyczka ta jest do zaciągnięcia w wysokości 1 040 000 zł. Jest to pożyczka pod środki unijne, jakie gmina ma otrzymać w tym roku na budowę zbiornika retencyjnego w Smulskach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Spłata pożyczki nastąpi również w 2021 roku, oczywiście pod warunkiem, że spłynie ta dotacja w tym roku. Jeśli nie, to będziemy musieli Państwa radnych prosić znów o zmianę, przeniesienie spłaty na rok następny. To jest bardzo nisko oprocentowana pożyczka. Wynosi 0,21% WIBOR 3-miesięczny, prowizja 0,1% w dniu podstawienia transzy. Dziękujemy bardzo za wyjaśnienie. Państwa radnych bardzo proszę o przystąpienie do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. Dziękuję Państwu za głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 146 Rady Gminy Załuski z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody gatunku modrzew europejski oraz w sprawie poprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy. Nazwa projektu uchwały bardzo długa. Mam nadzieję, że nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Proszę Państwa radnych o przystąpienie do głosowania. Mamy już wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujący się jeden głos pan Roman Słupecki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę zatem o przejście do punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii rozwoju gminy Załuski na lata 2021-2030. Jeżeli nie ma żadnych pytań co do projektu uchwały, bardzo proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w gminie Załuski wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Proszę Państwa radnych o przystąpienie do głosowania w sprawie podjęcia uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 21 to już ostatni projekt uchwały na dzisiejszej sesji. To jest uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Załuski położonej w miejscowości Wilamy oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 26/16. Proszę o przystąpienie Państwa radnych do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Wilamy została podjęta jednogłośnie.
To wszystkie projekty uchwał, które przewidywał nasz dzisiejszy porządek. Punkt 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Zapytań, interpelacji nie było. Może jeszcze w tym momencie ktoś z Państwa, coś się może nasunęło, jakieś zapytanie? Nie widzę. Wobec tego, proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Bardzo proszę, udzielam głosu pani radnej Halinie Ciarce. Bardzo dziękuję pani radnej za wystąpienie. Ja myślę, proszę Państwa, że to dla nas zaszczyt, że możemy brać udział akurat w takich momentach, kiedy na naszych oczach będzie się tworzyć historia tej gminy, będą powstawać tak piękne obiekty. No i co do tego, że dzieciom będą one służyć, to nie mamy żadnej wątpliwości, a wiadomo, dzieci są przyszłością tej gminy, prawda? Być może nawet szkoła sportowa w Stróżewie kiedyś powstanie z takim zapleczem. Wszystko jest możliwe. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam wcześniej, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Taka sugestia mi się nasunęła, że jak świeci słońce, to i internet nam dobrze działa. Zauważyliście, że dzisiaj się nic nie działo. Wszystko poszło sprawnie. Dziękuję Państwu serdecznie za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 25. sesję Rady Gminy Załuski.